Wielkie Messie, sforsowałem parkan gościowi. Portrety kanonika luzem w kieszeni nosi. Ale nie tylko forszy. Co oprócz banknotów 1000 złotych zabraliście jeszcze z kieszeni Tymuskiego? Bezczelny łobuz, żeby mnie tak przed milicją obszczekać. Pan poruszyk spadnie z tego biurka, jak się dowie, kogo pan broni. Spróbuję nie spaść. Gdzie masz wisior? Wisior? Dałem przymusowy depozyt jednej dzidzi, ale go zgrandziła. A jaki to był przymus? No, sprawca mojego trzeciego wyroku przyfalował z patrolem. Myślałem, że po mnie. Tak. Ale się udało. Wale potem do dzidzi, a tak kiła mogiła, syf, malaria, korniki, normalnie depozyt. Rąbnęła, no więc troszeczkę ją uspokoiłem. Ona w fajti leży, no, normalnie leży. To się kwalifikuje jako napad. Ale co pan, poruczniku, to ja się pruję jak koronka, spowiedź odwalam, władzy ludowej pomagam w pracy, a pan mi pasuje na... No dlaczego zamdlała, co? Kto tam kobietę zrozumie, no. Rzucam się na ratunek, a to w tym momencie jej się zjawia ten... Mordę bije, okazji do wytłumaczenia się nie stworzył, potem normalnie jak padlinę do windy mnie wrzucili. No, trupat ja tam sam troszeczkę odstawiłem. Wychodzę z windy kołowaty, krew na koszulę, a ten typ pcha mnie do taksówki. Musiał moim tropem przyjechać, bo ja adresu dziewczyny nie sprzedałem. Taki jestem, subtelny. Nie rozczulaj się. A jak myślisz, dlaczego on cię wpakował do tej taksówki? No pierwszy lepszy obywatel od razu zgłosił mnie do MO. No nie? A on dowodu mi nie oddał. Z domu się na krok ruszyć nie pozwolił. Ten wisiorek to musi być bardzo mocno trefny. Myślałem, że sprawa przyschła tu. Rękaw od kamizelki. Wezwania, myślę. Randki umawia. Kto ci źle wezwania? No, jak to kto? No ten, co pan jego zdjęcia tak skrupulatnie przechowuje. Tak. On ci przysyła wezwania? No, on przecież mówię wyraźnie. Słuchaj, a kiedy ci ostatnio przysłał? Wczoraj wieczorem. Wczoraj wieczorem on ci przysłał wezwanie? No tak, no. Wczoraj wieczorem, przecież mówię. No pan da papier to skromne do Madzi, żeby wydała korespondencję. Mam nadzieję, że pan to mi policzy w stosownej chwili jako okoliczność łagodzącą. No jak nie ma Madzi, to ja panu dam klucze, no proszę bardzo. A kartka leży w kuchni, na oknie. No naprawdę.